myślę, że jakby najbardziej atrakcyjnym elementem tych warsztatów jest właśnie to, że uczestnicy dostają możliwość kreacji własnego instrumentu, który będzie wyglądał tak, jak oni chcą. Natomiast dzieci w ogóle bardzo żywo reagują na to przede wszystkim. Myślę dlatego, że sama forma tego, co robimy na warsztatach, jest o tyle nietypowa, że ja im nie przynoszę jakiejś kolejnej gitary, pianina, skrzypiec i nie opowiadam im o tym, że to wydaje takie albo inne dźwięki, tylko właściwie oni tworzą swój własny instrument, który wygląda tak, jak dzieci same po prostu uznają za stosowne. Na chwilę obecną po prostu bardzo mnie interesuje dźwięk od strony takiej technologicznej, programowanie dźwięku, wykorzystanie nietypowych interfejsów, tego typu rzeczy. Znaczy tak, wszystko się zaczęło jakiś czas temu, kiedy Joanna, która jest kuratorką cyklu Małe Inne Brzmienia, znalazła mnie po prostu przez naszą wspólną znajomą, poszukując ludzi, którzy robią coś dziwnego z dźwiękiem. No i w momencie, kiedy się spotkaliśmy, to okazało się, że momentalnie nastąpiła burza mózgów i 1000 pomysłów na to, co by można zrobić w ramach tych małych innych brzmień. I tym sposobem zostałem współautorem grającego stołu, który stoi na placu Andersena i budujemy z dziećmi taką trochę mniejszą wersję tego stołu, którą rysujemy sobie na papierze, a przy okazji opowiadam trochę o tym, jak ten dźwięk działa, skąd się to bierze, w jaki sposób dźwięk powstaje z urządzeń elektrycznych.